Maluchy z publicznego przedszkola nr 2 imienia Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim po raz kolejny udowodniły, że kochają Polskę. Tym razem 7 grudnia zaprezentowały na deskach sceny Sędziszowskiego Domu Kultury tańce narodowe. Gościnnie wystąpiły również dzieci z publicznego przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim. Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości trwają. Również najmłodsi wykazują się w tym szczególnym roku wielkim patriotyzmem. Dzieci z przedszkola zrealizowały wspólnie z zespołem pieśni Tańca Rochy ciekawy projekt. Projekt, który dzisiaj przedstawiliśmy na deskach Domu Kultury w Sędziszowie Małopolski, był pod hasłem Rochy i przedszkolaki dla niepodległej. Pomysł zrodził się z tego, że chcieliśmy ukazać szerszej publiczności tańce narodowe, które są w repertuarze właśnie zespołu tanecznego Rochy, ale również taniec chodzony, który doskonale prezentują nasze dzieci. Pani dyrektor Renata Śliwa poprosiła o poprowadzenie takich warsztatów w przedszkolu. Miały to być warsztaty z poloneza, ale trudno jest z małymi dzieciaczkami prowadzić warsztaty z poloneza, więc zrobiliśmy chodzonego polskiego i myślę, że dzieciom się podobało. Nam też taka współpraca, to jest taki świeży odbiór i świeże spojrzenie na ten temat. Właśnie świeże spojrzenie dzieci. Przedszkole Korczakowskie dba o to, aby jego podopieczni wyrastali na mądrych, świadomych swojego pochodzenia i kochających ojczyznę ludzi. Poprzez ten projekt chcieliśmy zaszczepić w dzieci tą chęć kultywowania naszych tradycji narodowych, tradycji tanecznych, kujawiak, mazur, oberek, polonez. To kultywowanie właśnie tego, czego nauczyliśmy się przez pokolenia. Występ sceniczny i poprzedzające go warsztaty sprawiły, że w niejednym maluchu obudziła się taneczna pasja. Kto wie, być może w przyszłości dzieci będą realizować wspólnie z zespołem inne projekty, a nawet zasilą kiedyś szeregi zespołu pieśni Tańca Rochy. Może zaszczepiamy jakąś pasję do tańca, do tańców polskich, bo tańce polskie, które kiedyś królowały na salonach, i każdy bal był rozpoczynany polonezem, a kończony mazurem, no gdzieś po prostu odeszły. Odeszły i w tej chwili funkcjonują tylko na scenie, a może właśnie przez taką pracę u podstaw z dzieciakami, z przedszkoli, może przywrócimy te tańce w formie towarzyskiej.
Mam taką nadzieję. Na scenie Sędziszowskiego Domu Kultury 7 grudnia oprócz maluchów, które tańczyły i śpiewały, wystąpił zespół pieśni tańca Rochy. Oczywiście nie zabrakło kapeli Rochów. Za przygotowany występ dziękowali wszystkim zaproszeni goście. Przedszkolaki za swoje starania otrzymały również słodki upominek. Cały program artystyczny dzieci jest dostępny na naszym kanale YouTube. Zapraszam do oglądania.